Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy sobie dalej tutaj w okolicach Ashdodu w dolinie badać teren. Zobaczymy, co tutaj możemy znaleźć. Tutaj widzę, że jest taka w sumie ślepa droga troszeczkę, chociaż tam wygląda, jakby się dało wskoczyć na górę i po tych skałach trochę coś pocudować. Możliwe, że się da nawet, ale może nie testujmy tego w tym momencie. Ruszmy normalną ścieżką, którą widzimy. Zobaczmy, co my tu mamy. Tam będzie brzytwiak, zrzuci się z góry na mnie? Nie. Dobra. Sporo was tutaj. Ale to żaden problem. Dla nas. Nie wiem, czy będziemy mieli bardzo dużo do zrobienia w tym rozdziale, jeżeli chodzi o ten warant. Wydaje mi się, że chyba niekoniecznie będzie tego dużo. Dobra, na boki widzę, że się nie opłaca odskakiwać, bo można dostać. Dobra, widzę krzaki, więc za krzakami powinniśmy mieć skarb. Także zaraz zobaczymy. Niby wygląda, że koniec drogi, a jednak tu możemy sobie wejść. Także sprawdzamy. Mamy iksik. I mamy... Zdaje się. Ciężki pancerz pustynnych rozbójników. O cholera jasna, to będzie jakaś zbroja wyjebista, nie? Co taka kupa? Chociaż w sumie... Może jak się go ulepszy, to będzie dużo fajniejszy, nie? Mam nadzieję. W ogóle tutaj takie... dziwne półeczki skalne. Co prawda nie widzę, żeby się nam dało wejść wyżej, ale... zastanawiające to jest, dlaczego tutaj taki wąwóz się zrobił. Może się gdzieś da tutaj dostać. Zobaczymy. Na razie wracamy sobie całą drogę na dół. Mamy skarb, więc na razie nas nic więcej nie obchodzi. Kolejne zadanie jest z głowy. Pochodzimy tutaj po tym obozowisku, bo chciałabym zobaczyć teleporter gdzieś. By mi się bardzo przydał, nie? I to tak bardzo cholernie by się przydał. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Tutaj byliśmy, tu byliśmy. Tutaj było jakieś obozowisko czy coś tego typu. Także sprawdźmy sobie to miejsce. No, ale teleportera to potrzebuję na pewno. Smoczy korzeń. Świetnie. Czy już zrobiłam kółeczko? Nie, chyba nie. Tam jest jeszcze dalsze jakieś przejście. To jest jakieś chyba obozowisko takie, nie wiem, najemników orków? Orków? Coś tego typu? Groby możemy kopać? Nie. No dobra. Gortimor, siema. Witam. Przytulne miejsce sobie znalazłeś. To prawda, nieznajomy. Nie miałem już sił sterczeć w tej zatchłej dziurze zwanej Ashdod. Więc postanowiłem przenieść się do obozu myśliwych. Tu wreszcie odzyskałem upragniony spokój. Na to wygląda. Kim jesteś? Nazywam się Gortimor, nieznajomy. A ty kto? Nazywam się Roland. Dobrze. Możesz tu być tyle, ile sobie zechcesz. W obozie jest tylko kilku myśliwych. Masz może jakieś bagienne ziele do palenia? Mam. No okej, od razu jakiś mikro-questik, czy coś? Chłopcze, właśnie tego mi było trzeba. No okej, no to w porządku. Cieszę się, że pomogłam. Kolejny smoczy korzeń, no to mamy, widzę tutaj, naprawdę okazałam roślinność. Są myśliwi.
Mała ognista burza. Nikt nie słucha. Pewnie ktoś mi tutaj da jakieś zadanko, bo tutaj na pewno ktoś ma jakieś imię. Jest jakiś kuferek, ale... Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Skrzynia Gortimora, a ja nie mogę go okraść. To jest bardzo ciekawe też. Tu jest jakiś typ, o co ma imię. I tak tego nie zmieni. Czyli mamy do pogadania na pewno z Lopezem. I to jest chyba jedyna osoba, z którą mogę tutaj podyskutować. Jakkolwiek. Zaraz zresztą zobaczymy, tak na 100%. Tutaj jeszcze bananki kolejne. Przydałoby się zrobić kompot z bananów. Okej, i co? I coś jeszcze tutaj mamy? Chyba nie. Dobra, to pogadajmy z tym Lopezem. To rzeczywiście prawda. Witam. Możesz mi wyjaśnić, jak tu się poruszać po okolicy? Haha. Tak, mogę. Boisz się zabłądzić? Nie przejmuj się tym. Mogę cię zapewnić, jeśli się zgubisz, długo błądził nie będziesz. Bardzo śmieszne. Myślę, że sam jakoś sobie poradzę. Jak sobie chcesz. Serio? I to tyle? No dobra, no to dobra, no. Niech będzie. Tutaj mieliśmy jakieś wilczki kolejne. Dobra. Okej. I po sprawie. Widać kolejne zębacze. Tam jest jakaś część chyba dalsza tego obozu. Co ja tutaj tyle psów ominęłam? To jest niemożliwe przecież. Dobra, niech mnie troszeczkę pogryzą, bo nie chcę, żeby tamci mi ksuli expa. Znaczy nie, żebym bardzo potrzebowała tego expa w sumie. Topór obusieczny znalazłam. Tutaj jakieś kolejni? Nie, to jest obóz już akurat. Dobra. Tutaj też są myśliwi. Sarbos. Witam. Kim jesteś? Jestem przywódcą myśliwych z Ashdodu. Na co polujecie? No, na wszystko, co się znajduje w tej dolinie. Wilki, zębacze, ścierwojady i inne zwierzęta. Zawsze jest na co polować. No dobrze, widzę, że na razie... nie ma zbytnio, wiecie... Kurde, ej, no tu... ale jak mnie tak będziecie zachodzić z każdej strony, to... nic z tego nie będzie. No i proszę bardzo, już kolejny poziom. Jeszcze przed chwilą mi brakowało tysiąc ileś expa chyba. No a teraz już posiekane. Było wszystko jak leci. Dobra, jestem bardzo ciekawa, bo kurde, nie mogę okraść Tartarona na przykład i bardzo mi na tym zależy, a nie mogę. To jest okropne. To jest okropne, bo jak ja go nie okradnę, to się nie dostaniemy na drugą stronę, tam do przełęczy. A to jest akurat bardzo smutne, wam powiem. Bo tam by się akurat bardzo wypadało dostać. Dzień dobry. Mruczońsko moje macie, kochane. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Raczej wiele mnie w tej grze już nie zaskoczy. Jest golemiarz, zadymiarz. Dobra. Tutaj mam cię, kruczy dziobie. Dobranoc. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Jakaś kolejna droga, ścieżka. O matko, ten cud na kiju. Nienawidzę ognistych golemów. Są okropne. Na szczęście tym razem się udało ładnie to rozpierdzielić. Jak dobrze wiecie, no mało jest przeciwników, którzy mogą nam zrobić krzywdę. Natomiast niektóre takie właśnie są. Dobra, zobaczmy najpierw tutaj, co się dzieje na boku. Tu jest jakaś taka ciekawa dolina.
Nawet dosyć zielono tutaj. Wow. Ej, no fajnie. Podoba mi się bardzo. Zobaczmy. No nie powiem, no. Mało co jest w stanie mi zrobić krzywdę jakąkolwiek. Natomiast są przeciwnicy wymagający. Tu jest cieniostwór. Ej, tu jest jakieś wejście do jakiejś jaskini. O, wow, ej, fajnie tu. A co mówi moja mapa w ogóle? Okej, tam jest, tu w ogóle są wszędzie jakby takie ślepe zaułki. No nie, spróbujmy może na razie wejść tędy. Tu są na przykład takie zielone te tereny. Tam za wodospad raczej nie wejdziemy. O kurde, tu nic nie widać. Za bardzo. Ale dziwna aura, nie? O matulu, jakie to jest wielkie! Pewnie to zabija na hita czy coś. Może i nie, ale wyglądają paskudnie. Tu, o matko bosko, rabusie. A to może po to mi dali ten pancerz, co? Żebym ja się nie musiała z rabusiami lać. Jak myślicie? Możliwe czy niemożliwe? Nie wiem. No ale nie powiem, trochę mnie sprali na kwaśne jabłko. A ten truteń jest paskudny, jest ogromny. Okej, tu już jest normalnie. Okej, dobra. Udało się. To tylko przez kawałek świata taka aura jest dziwna. Dobra, tam na razie do jaskini nie będę wchodzić. O kurdele. No nie powiem. Na pewno wygląda to interesująco. Spróbujmy założyć tą zbroję tych rabusi. Może oni mnie dzięki temu nie będą bić. Bijecie mnie? Tak. Okej, no przebiłbyś się, wiesz? O kurde, ale nie, tak to mnie nie obchodźcie. O matulu, jak wybijecie. O matko. Czy ja tak dostałam strzałą prosto w pysk? Czy mi się wydawało? Chyba tak. Dobra, myślę, że możemy założyć tu zbroję koczownika. Najlepiej by było chyba. No i myślę, że pełnią życia od razu pojedziemy, bo tego HP mam niezbyt wiele. Załóżmy zbroję koczownika, bo ona jest chwilą moją najsilniejszą zbroją, a i tak tutaj nic nie będziemy, wiecie, robić z tymi rozbójnikami. Rozerwę cię na kawałki. Także poczekam, aż oni tu przylezą. No, zapraszam. Tylko może bez strzelców, nie? Dobra. Wszyscy już chyba tam schowali. Okej. No chodź. Dobra. Ładnie. Ah.
Dobra, tu był jakiś typo. Tomasko miał niby imię, ale... Nawet jakbym miała chyba tamtą zbroję, to byśmy się nie dogadali. Wydaje mi się tak przynajmniej. Dobra, to miejsce jest co najmniej ciekawie. Długi miecz magiczny. Ale tutaj widzę, że sobie po prostu siedzieli. Pewnie jest jakiś quest na nich zresztą. Długi miecz magiczny. Spoko broń, ale już mi się nie przyda na pewno. Dobra, to co, wracamy chyba tam do tamtej jaskini się przejść. Trzeba tylko pamiętać, że nie mogę się poruszać w tej zbroi przy asasynach. Bo to jest akurat bardzo istotna rzecz. Także wchodzimy tędy. I zobaczmy, co my tu mamy. O kurna, smoczy zębacz. Ja się tak, wiecie, takie no kurde, ja tutaj lecę. Zawijam kiece i lecę, a tutaj Jezus kochany, smoczy zębacz na wejściu. Harpie słyszę. Zaraz, bo najpierw to smoczego zębacza trzeba. Okej, zabijam harpię zamiast niego, ale może też tak być. Harpia, więcej harpii. Gdzie ja, cholera jasna, jestem? Coś klikłam i coś się otworzyło. Aha, tam platforma. Mam nadzieję, że to nie jest na czas. Oby nie. Tu byśmy mogli zeskoczyć w sumie. Dobra, harpie. Dobra, ładnie. Błagam, oby to nie było na czas, bo będzie mi bardzo smutno. Co tu się dzieje? Jakieś demony? Dobra, tam jest kolejna platforma. Plusem jest to, że to chyba nie jest na czas. Chociaż... Nie, tamta się nie schowała na szczęście. To znaczy, że jest okej. Dobra. Co my tu mamy dalej? Tu na dole. Można wejść na górę. Harpia. Dobra, gdzie ja jestem? Holender. Dobra. Okej, tu już złożę siarki. Tam jest jakiś demon. Tutaj też możemy wejść. Co my tu mamy? Smoczego zębacza? Nie, harpie. Okej, no to miejsce mi się trochę... Dobra, bo widzę, że nie zejdziesz. Dobra. Kurde, tak to jest, jak zaczyna się nagle zwiedzanie, nie? Człowiek nie wie w ogóle, gdzie on jest.
Szczególnie, że tu wszędzie można chodzić tak jakby trochę w kółko. Okej, przy okazji zobaczyliśmy, jak bije taki smoczy zębacz. I nie ma tragedii. Czemu ja płynę? O cholera. To chyba nie miało być. Hello? Chyba trzeba będzie Marvina zaraz wziąć, odpalić, bo się utopimy. O matko. Dobra, zróbmy tak, że ja sobie zużyję zwój ciężkiego leczenia. Żeby nie było, że cheatuje się, chociaż gra się po prostu zbagowała. Ciężkie leczenie. Dobra, niech będzie, że już pełnię życia użyjemy. Czyli do wodospadu nie podchodzić, bo się dzieją cuda. Dobra, wyłączone, wszystko wyłączone. No dobra. Okej. To w takim razie otwieramy sobie teraz jakieś przejście. Ciekawe jakie. Okej, no ale mogłoby mi nie ścinać. Masakra. Co jest? Co się dzieje nagle? Nie, 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 nie! Ajajaj, spadłam gdzieś w czeluściach. Niedobrze. Teraz wyleź stąd, będzie ciężko pewnie. Jak nie wiadomo, którędy tu zlazłam. My szukamy tych przełączników jeszcze, nie? Okej, tamten jest, był kliknięty przeze mnie. Tego nie klikaliśmy chyba. Chyba? Zaraz? Nie wiem. Dobra, był klikany. Jako jeden z pierwszych zresztą. Dobra, wysuwa się. Mam nadzieję, że się wysunie. Wysunie. Ale tam gdzieś był jeszcze jeden, który był nieklikany przeze mnie. No dobra. Aha, no i tutaj już żeśmy... Prawie spadłam. Dobra, 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 dobra. I to było tutaj, i to było tutaj. I żeśmy zeskoczyli sobie potem tu. Tak. Dobra, no możemy zejść na sam dół. Żaden problem. Nawet i tutaj, na tego pełzacza wskoczyć. Dobra. Może być też tak. Możemy spróbować od dołu. Tutaj nic, 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 nic. Tam też nic. Tutaj coś. Kolejny pełzacz. Dobra. Ja mam nadzieję, że stąd da się wyjść jakoś. Co my tu mamy? Pierścień zręczności, jakieś cuda. Niestety stąd się nie da wyjść. Jak się już tu wejdzie, to już się nie zejdzie. Co ja powiedziałam? Jak się stąd zejdzie, to już się nie... Co? W sensie, jak już się tu wejdzie, to już się stąd nie wyjdzie. Dobra, nieważne. O kamienie to mogłam się nie potykać nogami.
Tam coś jest po drugiej stronie, tylko jak się tam dostać? Tam to nie, tędy, no górą chyba. Tu byłam, już 300 raz chyba. Co tą gierkę tak nagle laguje? Tam żeśmy nie byli. Tutaj byleby nie spaść. Ale tędy się wrócę, nie? Dobra, to wiecie co? Zajdziemy sobie od tamtego mostku zobaczyć. Jak to wygląda tutaj. Bo wydaje mi się, że będzie nam chyba wygodniej stąd iść. Szczególnie, że to są jakieś drabiny. Dobra. Okej. Zobaczymy za chwilę. Dobra, bo to jest kolejny przycisk, więc chyba jest okej. Damy radę. Dobra, te chyba nie potrafią zejść za bardzo. Więc... Dobra. Szybko krzyczą. To nam wysunie kolejny, nie? Ten środkowy pewnie. Tak jest. No coś mi się wydaje, że to już był ostatni przycisk, żeby iść dalej. Tutaj ta harpia wcześniej chyba spadła. No bo ja nie mam czasu na ciebie. Mendo. Dobra. I tam jest jeszcze coś na dole, niżej. I tam jest ostatni przycisk, więc chyba byśmy tam zeszli, nie? Nawet tędy. Dobra, damy radę. Okej, ostatnia chyba harpia. Dobra. I klikamy. Dobra, otworzyła nam się cała droga. No, powiem wam, że nie wiem, gdzie ja jestem i co ja właśnie zrobiłam, ale... Niech będzie. No kurwa! Czemu ta gra to robi, że się człowiek zablokuje na kamieniu i już nie idzie wyjść? To jest jakiś żart po prostu. Dobra, zróbmy tak. Zwój wreszcie na leczenia ciężkich ran. Lecz mnie. Zapis i lecimy. Nie wiem, co ja robię, gdzie ja idę, ale będzie chyba interesująco. Mamy pierwszego demona. Zobaczymy, jak obrażenia. O matko, tak będziemy się bić? Uf, na szczęście mam jakoś kryta. Tylko jak my się będziemy bić w tą stronę, to go w życiu nie trafię. Czarny demon, 500 expa. Tam jest ich już więcej. Można pojedynczo prosić?
Halo, tak jest, można. No można, ale... W sumie to nawet lepiej tak nam to wyjdzie. Chodź tu. Dobra. Zobaczmy. Gdzie mnie to zaprowadzi? Co ja robię? Nie mam zielonego pojęcia. Oj, nie mam, ale to nie wygląda dobrze. Okej, ognisty demon. To akurat nic strasznego. Pytanie bardziej, co jest po drugiej stronie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No i cholera jajco, bo nie da się tu wejść jeszcze. Dobra, ale odkryliśmy coś, jakieś nowe miejsce. To wiecie co, skoro i tak na razie jestem w dupie i nie mam tutaj żadnego teleportera. Tylko zaraz. Chociaż nie, mogę... chociaż nie. Dobra, co ja robię? Nie, nie, nie. Przebierzmy się. Przecież nie mogę w tym iść, bo mnie zabiją. Do wieży wojowników Beliara. Ja mam miecz dla Malika. Który jest na górze, tak. Która jest godzina, że oni śpią? To ja nie wiem. Siemanko. Mam tu dla ciebie dobry miecz. Za 1000 sztuk złota będzie twój. Czy został wykuty przez Bajara? Tak. Ten miecz był nagrodą dla zwycięzcy na arenie Ashdodu. A więc 1000 za miecz i 200 w charakterze wynagrodzenia. Dziękuję. Oto twój miecz. No i dobra, pięknie. Zadanie wykonane. Zobaczmy, co ja jeszcze mogę więcej zrobić. Nie mam pojęcia. Możemy tego handlarza klejnotami martwymi rozpierdzieli dzisiaj. Także udajmy się do miasta Ugar. I wiecie co, spróbujemy z Mansurem pogadać. Tylko niestety ja jak zwykle nie pamiętam, gdzie on jest. On gdzieś tutaj zawsze siedział z tyłu. Znowu zrobiłam niepotrzebne kółko, nie? Chyba, że on tu jest, ale chyba... Nie, tu jest Samson. Tutaj gdzieś to było, na dole? Nie, tu jest ta karczma, no tak. Mansur był tu na dole gdzieś. Tutaj? Czy mi się wydawało? Tutaj w ogóle jak wejdę, to mnie zbiją, nie? Ta. Oni tu mieli chałupę, ale ich tu nie ma. Aha, no czyli w sumie jak jest ta godzina, to nie będą właśnie w karczmie siedzieć. Tylko, że karczma jest nie tu, tylko tam. W drugą stronę i tutaj na dole powinni być. Zobaczmy. Okej, nie mogę z nim gadać, to zobaczmy, co mi podpowie dziennik. Torres poprosił mnie o pomoc. On uważa, że winny tego jest przestępstwo środowisko Ugaru i chce, aby mu znaleźć morderców. Dobra, do gospody, tak? To jesteśmy tak czy siak w gospodzie. Więc możemy pogadać z każdym. Witam. Ty mi nic nie powiesz, Mirko, ty tylko w kości grasz, nie? Tak jest. Wiesz może, kto ukradł klejnoty? A czemu cię to interesuje? No cóż, następnym razem chciałbym wziąć udział w jakimś rabunku. Daj sobie o tym spokój. Sprawy nie poszły zgodnie z planem. Więc zabójstwo nie było zaplanowane. Osobiście nie wyobrażam sobie czegoś podobnego. To byłoby ryzykowne dla Mansury.
ale on także organizuje zabójców, prawda? Ps. Nie tak głośno. Tak, zgadza się. Ale tu, w Ugarze, magowie i bogaci kupcy są tabu. W takim razie dlaczego Ozyrys został zabity? Nie wiem. Być może zaskoczył naszych chłopaków w miejscu przestępstwa i został zabity w starciu z nimi. Znasz tych, którzy brali udział w napadzie? Nie. Ludzi dobierał osobiście Mansur. I w ogóle zlecenie na tę kradzież przyszło od jakiegoś nieznajomego. I zleceniodawcy też nie znasz? Nie, nie znam. Z nim kontaktował się tylko Mansur. Ale ma wykaz klientów. Wykaz. Ciekawe. A jest możliwość zdobycia tej listy. Hej, co to ma znaczyć? Zaczynam podejrzewać, że mnie ciągniesz za język. W takim razie, nic więcej o tym ci nie powiem. Nie obawiaj się, nie jestem szpiclem. Po prostu potrzebuję informacji do swoich osobistych celów. Wiesz co, jakoś ci nie wierzę i ode mnie żadnej informacji nie wyciągniesz. Jasne. Okej, okay, dom Mansura, tak? No to chyba właśnie wiemy, która to chałupa, bo tam taki strażnik jest. Czemu ja zawsze biegam naokoło? Nie wiem, czy to nie jest ten dom któryś z tych, tutaj na dole właśnie. Tu jest jakiś też kufer. Kurde, nie wiem. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. O kurde, ile tu było czarów zajebistych. No ale niestety nie wiem, gdzie Mansur ma swój dom. Bo mi nic takiego w ogóle nie świta, gdzie on miałby mieć chałupę. A to już jest mega słabe, skoro nie pamiętam niestety. Trzeba by było go... Pewnie słyszałeś o napadzie i zabójstwie złotnika Ozyrysa. Oczywiście. W Ugarze dawno czegoś takiego nie było. Naprawdę. Myślałem, że gildia złodziei jest tu bardzo aktywna. To prawda. Ale wcześniej nie dopuszczali się niczego, co spowodowałoby takie zamieszanie. Powinieneś wiedzieć, że Tartaron zawsze tolerował obecność gildii aż do chwili obecnej. Ale co będzie teraz? Uważasz, że gildia złodziei jest winna śmierci Ozyrysa? Przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Hej, chwileczkę. Nie powiedziałem, że tak uważam. To tylko domysły, nic więcej. Naprawdę? No dobrze. To tylko domysły. Tylko dlaczego przyszło ci to do głowy? Bo Aramis bardzo dziwnie wyrażał się o tym, co się stało. Tak. Co powiedział? Można to było Cóż, zrobić. Powiedział coś w stylu, inaczej. To nie musiało się wydarzyć, czy jakoś tak. Ale nie wiem dokładnie, co chciał przez to powiedzieć. Porozmawiam z nim. Oczywiście możesz spróbować, ale wątpię, by coś ci powiedział. W końcu nie jesteś członkiem gildii. Nie jestem członkiem gildii. Czyli Aramis należy do gildii złodziei. Tak mam rozumieć twoje Jeżeli słowa. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nic ci nie powiedziałem. Pomagać wbrew Rozumiesz. Głowie. A teraz zostaw mnie w spokoju. Mam dosyć własnych spraw. Dobra, to nie było nic odkrywczego. Torres powiedział, Aramis powiedział, miałem w domu Mansura poszukał wykazu klientów. Dobra, no znak złodziei, no to akurat wiemy wszystko, także tutaj z Aramisem już nic więcej nie zrobimy. Niestety ja nie wiem, gdzie jest dom tego Mansura całego. I tu jest problem. Wiecie, co mu chciała zrobić? Chodźmy na chwilę do Patary. Bo mamy sprawę tego Kane'a, nie? I ja jestem bardzo ciekawa, czy ja w Patarze mogę zagadać z tym Gorna tym... Gor Asurem właśnie. Witam. Nie. Nie mogę, dobra. Czyli tutaj nic z tych rzeczy nie zrobimy. Skarb świątyni, złoto, proroctwo. No i co ja mogę teraz wielce zrobić? Nie wiem, do kogo się udać. Nie wiem, gdzie jest dom Mansura. Trzeba by się było pewnie
za dnia tam przespacerować po tych domach i się dowiedzieć wtedy. Także no, do rana. Na pewno będzie nam wygodniej w ciągu dnia to robić. I do Ugaru. Bo ja pamiętam, że on u siebie siedzi w ciągu dnia. Dobra, to zróbmy tak, że wrócimy znowu w okolice tam Ashdodu. Do Ashdodu. No i co ja więcej mogę, kurde, zrobić? Chyba nic. Znowu to zrobiłam, nie? Wpadłam tu. Dramat. Dobrze, że stąd da się wyjść. Bo by było kiepsko bardzo. Ze mną. No i dobra, no i mamy ten Ashdod do zrobienia. To morderstwo, muszę sobie poczytać o tym trochę. Tych siarek nie będziemy kopać. Tam jest w sumie świątynia, więc wypadałoby tam iść. Tutaj już sprawę areny żeśmy rozwiązali. Tutaj żebym jeszcze w ogóle nie podeszła tam. No i już miksują. Tutaj coś pod teksturami. Zaraz będę kończyła odcinek, bo kurde no... Chciałam tyle zrobić, a części się nie udało i tak. Standardowo. Dobra, dobranoc. Tutaj... jest myśliwy. W sumie to obeszliśmy chyba cały ten teren praktycznie. Tutaj tylko zostało parę zębaczy. Konkretnie cały jeden. Skórę trolla znalazłam. Tam byłam, tu byłam, tam byłam. Czyli zostało nam w sumie do samego w sobie Ashdodu wejść. Tutaj. I zobaczyć, co w tych obozowiskach się jeszcze tutaj trzyma, bo tu byliśmy, bo wygraliśmy te inne rzeczy. Witam mistrza areny w Ashdodzie. No i witam, witam. No i tutaj będzie dużo do roboty, w tym miejscu podejrzewam. Może jeszcze z Ferdynandem pogadamy. Witaj. Mogę zadać ci kilka pytań. Oczywiście, nieznajomy. Stary Ferdynand może ci wiele opowiedzieć. Ferdynand, to jak rozumiem, twoje imię. Jesteś niewolnikiem. Kiedyś byłem, jeśli cię to interesuje. Wiele lat pracowałem w kopalniach Arantu. Ale potem zestarzałem się i osłabłem. Moje utrzymanie stało się zbyt drogie dla mojego właściciela. Więc oddał mnie magowi i alchemikowi Radomirowi, tutaj w Ashdod. Ale on też nie chciał płacić za moje utrzymanie. Powiedział, że to dla niego strata złota. Oddał mi więc wolność i od dłuższego już czasu muszę się utrzymywać na własną rękę. Czy ty wiesz, jak długo się zastanawiałem, co jest lepsze, być sytym niewolnikiem, czy głodnym, ale wolnym człowiekiem? Ale potem wpadłem na pomysł założenia małego ogrodu, który od tego czasu zapewnia mi prawie wszystko, co niezbędne. Cóż, a czego nie zapewnia, zdobywam w inny sposób. Rozumiem. Ale dlaczego nie opuściłeś Ashdodu po uzyskaniu wolności? A gdzie miałbym pójść? Drogi przez pustynię bym nie przeżył. Jestem na to za stary. Albo umarłbym z pragnienia, albo by mnie zżarły zębacze, pełzacze czy też jakieś inne stwory. Dziękuję, ale nie. Wolę zostać w Ashdod i żyć z mojego ogrodu. Asasyni zostawili mnie w spokoju. A czego jeszcze trzeba do szczęścia? Okej, on ma po prostu wytrychy. Dosyć sporo zresztą. Dobra, no to w kolejnym odcinku sobie pogadamy tutaj z ludźmi. Jeszcze weźmiemy kłościki, bo ich tutaj widać, że troszeczkę będzie pewnie. Okej, udało mi się ukraść to, zanim ktoś zauważył. Czy ja z kimś jeszcze mogę tu pogadać w tym miejscu na przykład? O matko, czego to znika? Nie wiem. Są adepci.
Tu jest Ortega, no to z Ortegą potrzebujemy na pewno pogadać. I wiecie co? Skoro tu jestem, to pogadajmy z nim. Hej, ty. Witam. Jesteś kowalem? Owszem. A dlaczego tak mi się przyglądasz? Bo, masz na sobie ubiór adepta. Zdziwiony, co? Mam wszechstronne umiejętności. A w kowalstwie jestem całkiem niezły. Oczywiście, z wielkim bajarem nie mam co się równać. Teraz już wiem. A przy okazji, jak się nazywasz? Ortega. Ortega. Tak nazywa się przywódca bandytów w Myrtanie. Tak, to mój daleki kuzyn. Czarna owca w rodzinie. Nie mam pojęcia, co teraz robi. Może go już dopadła ręka sprawiedliwości i przeniósł się na tamten świat. Kto to wie? No dobrze. Lepiej już pójdę. Mam sporo spraw na głowie. Składałeś zamówienie na skrzynię. Co? O czym ty mówisz? Jaką skrzynię? Z towarami. Od Karimy, kupca z Amarny. A, te skrzynie. W samą porę. Już myślałem, że ten stary kwaniajej postanowił mnie oszukać. Dawaj ją tu szybciej. Oto skrzynia, wraz z pozdrowieniami od Karimy. Co? A, tak. A przy okazji, co jest w skrzyni? Surowa stal. Doskonałej jakości. Co, surowa stal? Czyżby ci jej brakowało? Tak naprawdę, to na razie wystarcza. Ale kto wie, co może się wydarzyć. A nuż pewnego razu, stanie się deficytowym towarem. A wtedy nieźle bym zarobił, hehe. Możesz mnie nauczyć kowalstwa. Kucia. Nie. Lepiej poszukaj kogoś innego. Co jest nie tak? Przecież masz wszechstronne umiejętności. Tak, mam wszechstronne umiejętności i nieźle umiem kuć, ale uczenie tego, no, nie jest moją mocną stroną. Idź lepiej do bajara. To najlepszy kowal w całym Arancie. Może cię wiele nauczyć, jeśli zechce. No, jeśli tak uważasz. To niczego nie możesz mnie nauczyć. No, mógłbym ci pokazać, jak stać się silniejszym. Tu dużo myśleć i objaśniać nie trzeba. Ale za to będziesz musiał mi zapłacić 200 sztuk złota. Ostatecznie, nie chcę na próżno tracić swojego czasu. Dobra, na razie oczywiście nie chcemy tego robić, także tutaj sobie odpuścimy. Jest Suel i on prawdopodobnie handluje, ewentualnie Selim. Witam. Chciałbym z tobą pohandlować. Dobrze. Dobra, robota to kiedy indziej. Ja chcę teleporter. Masz pas zręczności. Nie chcę tego. Masz fajne łuki. Kusz niestety nie masz żadnych. O pracę się zapytamy za chwilę, jak już. Ale on widzę zawsze. Dlaczego mi się tak przyglądasz? Nie, ja chcę tylko. O, matko bosko, trucizna. Ja chcę teleport tutaj dostać, ale chyba będzie ciężko. Nikt mi o tym nie mówi. Dobra, dawaj cebulę. Dawaj pora. Dawaj ziemniaki. Już nie wiem, w co mam. Jajka, chili. Jabłuszka. No i chyba to by było na tyle. No i dobra, i mamy do pogadania tutaj z ludźmi, więc myślę, że zrobimy to w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o tych dwóch panów. No bo jak widać, jeden nam się przygląda, a drugi może mieć dla nas jakąś robotę. I czy to będzie ogółem osób? Chyba to będą wszyscy. Także, moi drodzy, w kolejnym odcinku pogadamy sobie z tymi dwoma i spróbujemy się dostać tam w stronę tej świątyni, zobaczyć, czy tam w ogóle możemy wejść, czy nie. Podejrzewam, że to nie będzie takie proste, no ale zobaczymy. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie, jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film i do usłyszenia w kolejnych. Cześć! Dokładnie tak.